całej Polski docierają do nas telefony wsparcia i wyrazy sympatii od widzów. Każdy z Państwa, kto chce wyrazić swoją opinię na temat ataku Platformy Obywatelskiej na wolność słowa, może to zrobić za pośrednictwem specjalnej infolinii pod numerem telefonu 22 507 0410. Dziękujemy za każdy głos. Bardzo Państwa wspieram, bo jesteście super rzetelną telewizją, która przekazuje prawdziwe informacje. I proszę, nie poddawajcie się, jestem sercem z Wami. Jest to wskazane, żeby w wolnym, demokratycznym państwie taka telewizja była. Dziwię się działaczom Platformy Obywatelskiej, że pod szyldem wolności mediów walczą o likwidację telewizji polskiej. Wstyd, hańba. TVP Info jest niezbędne z tego względu, że się bardzo dużo rzeczy dowiadujemy z TVP Info, w przeciwieństwie do TVN. Popieram Was serdecznie i proszę, żebyście się nie poddawali, nie uginajcie się, jesteśmy z Wami. Nie wyobrażam sobie wyłączenia TVP Info, gdzie mam podstawowe, prawdziwe wiadomości. Też zasłużyłam na to, żeby oglądać to, co lubię. Błagam Was, nie dajcie się zlikwidować. Będą nas cały czas kłamać, oszukiwać i piętnować. Błagam, nie dajcie się zlikwidować. Chciałem przekazać Wam moje poparcie w związku z tym, co robicie. Jestem oburzony tym, co wyprawia Platforma i oni się uważają, że to oni są demokratami. Jeszcze raz, jesteście kochani i róbcie tak dalej. To jest zamach na moją wolność. Na moją osobistą wolność, ponieważ konstytucja daje mi wolność wyboru telewizji, którą ja chcę oglądać. A ja chcę oglądać TVP Info, wiadomości, agrobiznes, bo chcę wiedzieć, co się dzieje w moim państwie. Jest to najbardziej dla mnie wiarygodna telewizja pod każdym względem. I nie chciałabym dopuścić do tego, żeby ta telewizja została usunięta. Trzymam za Was kciuki, nie poddawajcie się. Nie daj Boże, żeby wróciło to, co kiedyś było. Pan Lis, pani Tadla, pan Kraśko, jeden przekaz wszystkich telewizjach. Jestem z Wami, cała moja rodzina jest z Wami. Powodzenia. Jestem za TVP Info, super telewizja, super wiadomości i wszystko jest normalne, nareszcie jest normalne. Trzymam za Was kciuki, jestem Polakiem, nie dajcie się, nie dajcie się, niech żyje Polska. To zamach na wolność słowa. Tak o pomyśle likwidacji wszystkich programów informacyjnych i publicystycznych telewizji polskiej mówią Państwo, nasi widzowie. Telefon z wyrazami poparcia dzwoni praktycznie bez przerwy. Wciąż można wyrazić swoje zdanie pod numerem kierunkowy 22 507 0410. Ja jeszcze raz powtórzę ten numer. Kierunkowy 22 507 0410. Bardzo dziękujemy i zapraszamy. Nikt nikogo tutaj nie wyrzuca ze studia, jak to ma miejsce w niektórych komercyjnych stacjach. Mówienie, że w imieniu obrony wolności słowa zamykamy jakąś telewizję z szczytem hipokryzji. Bardzo się cieszymy, że wreszcie jest pluralizm tak długo przez nas wszystkich oczekiwany. To, co proponuje opozycja, jest zamachem na demokrację. Jawnym zamachem. Nie można tego tolerować. Programy w telewizji polskiej są rzetelne, dobrze się oglądaj, programy publicystyczne, informacyjne i tak trzymać i nie dać się opozycji. Mówią o wolności słowa, tego oczekują, tu krytykują, że nie ma tej wolności słowa w kraju, ale sami po prostu nie przyjmują do wiadomości, że ktoś może mieć inne zdanie. Chciałam udzielić wsparcia Telewizji Polskiej i TVP Info oraz podziękować za uczciwość, rzetelność przekazu, ciekawe i różnorodne programy, za propagowanie polskości, patriotyzmu, za profesjonalizm. Także trzymam kciuki ja i cała moja rodzina. Protestuję przeciwko likwidacji TVP Info. To jest najlepsza telewizja na świecie. Bardzo Was proszę, nie pozwólcie, żeby to było zlikwidowane. Brońcie wszelkimi siłami. Likwidacja bądź jakakolwiek zmiana mediów w takiej formule, jakie są, na inną, zagraża demokracji. To jest zamach na polskość, to jest zamach na cały naród. Nie wyrażamy zgody i nie zgadzamy się. To jest moje konstytucyjne prawo. Muszę oglądać to, co chcę. Jestem za telewizją. Każdy obywatel ma prawo oglądać, co chce.
Zlikwidowania stacji TVP Info pragną ci, którzy boją się prawdy. Jedynie w tych telewizji możemy usłyszeć rzetelne wiadomości, a nie kłamstwa i oszustwa. I mamy w telewizji i przywrócony teatr, i filmy, i sport. Nie jak to było za Platformy Obywatelskiej. Chcemy oglądać te programy, ponieważ bardzo je lubimy. To jest prawo demokracji, prawo wolnego wyboru obywateli.